Ej, witam was serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kontynuację przygody w cyberpunku. Się podziało w ostatnim odcinku, plus do tego bardzo was przepraszam za to, że tak się wszystko to ten z tym dźwiękiem, tą zapętliła mi się melodia tam w grze i to było irytujące w pewnym momencie i mogłam szybciej zareagować. Po prostu wczytać jakiś tam zapis zaraz gdzieś tam i może by to pomogło, a tak to niestety... No niestety tak to wyszło. Czy on nas gdzieś zaprowadził na jakąś ocean? Wiem, że to w Pacyfice jest. No i zobaczymy, co ma nam do powiedzenia ciekawego. Chciałeś wziąć tabletkę? Nie bądź głupia. Gdybym chciał zdobyć pełną kontrolę, wziąłbym ją wcześniej. A Johnny, popatrz, co się ze mną dzieje. No dobra, wierzę ci, spoko. Wierzę ci. Mógł. No. Johnny zaś bez swojej kamizelki. No co? Właź do środka przez okno. Dasz radę. Nie, podsadź mnie. Johnny. Nie jesteś Johnny Gizmo. Chciałaś wiedzieć, po co cię tu przeprowadziłem. No. Stoję nad skrytką. Chciałbym, żeby się otworzyła i wyciągnęła zawartość. Skrytka? Coś tu zostawiłeś? Po takim czasie? Nikt nie zszabrował tu nic? Należy do ciebie. No. Już do ciebie. 50 par lat temu wojna w Meksyku. Kiedyś byłem młody i głupi jak ty. Ja ciągnąłem się do korporacyjnej armii. W Meksyku odkryłem, że obojętnie o co chodzi w wojnie, zawsze wygrywają korporacje. A przegranymi są zwykli ludzie. No, pewnie tak. Postanowiłeś o tym śpiewać. Najpierw zbierałem z armii. Potem zamknąłem się w tym pokoju i przez miesiąc patrzyłem z łóżka, jak obraca się wentylator. No kurde. Chciałabym teraz położyć się i patrzeć w wentylator aż do końca świata. Dlatego cię tu przeprowadziłem. O. Chcę, żebyś przeskoczyła ten etap, bo inaczej umrzesz w łóżku. Dlaczego mi to dajesz? Wyobraź sobie, że jesteśmy razem na wojnie, walczymy ramię w ramię. No. Przyjęłabyś na siebie wymierzoną we mnie kulę? Tak! Dotyczy to pytanie? Tak. Tak. To nieśmiertelnik człowieka, który w Meksyku poświęcił za mnie życie. Dużo myślałem o naszej sytuacji. I? Chcę jasno powiedzieć, że nic nie knuję, uratuję ci życie, a gdy przyjdzie czas, dam się wykasować. Nieśmiertelnik będzie ci przypominał o mojej obietnicy. No kurka. Zrobiłabym dla ciebie to samo. Dziękuję. No spoko, Johnny. Poważnie myślisz o współpracy z Hanako? A co mam innego? A masz, no właśnie. A masz lepszy pomysł? A masz jakiś lepszy pomysł? No jeszcze nie, ale mam prośbę. No co tam? Adam Smasher, facet, który mnie załatwił. Załatwko. Ze mną stanie. Chcę mieć pewność, że skurwysyn gryzie piach. Spoko. Spoko. Smasher się przypomniał. Serio? Teraz nagle ci się przypomniał? Kiedy ostatnio go widzieliśmy? Nie było okazji się przywitać. Dlatego teraz musimy go znaleźć i załatwić tę sprawę raz na zawsze. Spoko. Ostatnie życzenie? To twoje ostatnie życzenie? Nie. Chodzi o coś więcej. Chcę, żeby poszła z tobą Rogue. No kurde. Ta sprawa jest dla niej tak samo ważna jak dla mnie. A będzie chciała? Nieprawda. Nie wiem, czy Rogue aż tak sentyment... nie zamieśli... no. Czyli mam powiedzieć Rogue wszystko? No. Boże. Chyba lepiej, żebym ja to zrobił. Osobiście. Ale jak ty chcesz to zrobić? Weź
weźmiesz pigułki od Misty i na chwilę przejmę kontrolę nad twoim ciałem. O Boże. Zdajesz sobie sprawę, że dla mnie to wcale nie brzmi jak świetny plan? Porozmawiam z Rook o sprawie Smashera i się wycofam. Obiecuję. Okej, no. Helmon przewidział to, że będziesz chciał przejąć nade mną kontrolę. Anders Helma. A co on takiego konkretnie zrobił, żeby no, ci raczej nic. Cóż, przynajmniej mi nie zaszkodził. Nie wiem, no. Nie wiem, czy mogę ci ufać. Zaufaj mu. Można działać w dwie strony, Vi. No. Ty przez cały czas masz nade mną całkowitą kontrolę. Nie mam kontroli nawet nad samą sobą. To ty podejmujesz złe decyzje. Ja mogę ci tylko doradzać. Albo prosić. Tak jak teraz. Muszę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Powiem Rook prawdę i poproszę ją o pomoc. Cześć. Wróciłem z sekretnym budynku na dusz. Obczaj mój nowy tyłek. Wystarczy, że wspomnę Rook o Smasherze. Podam jej go na tacy i przypomnij sobie dawne czasy. No dobra, spoko. Dobrze, zrobię to dla ciebie. Pewnie popełniam błąd, ale... Ale spoko. Zawieź mnie proszę do Afterlife. Obiecuję, że nie pożałujesz tej decyzji. Czuję się trochę lepiej. Chyba powinnam już iść. Nadal czuję ból w okolicy serca. On już chyba nigdy nie minie. No dobra. Dobra, Johnny. A Johnny? Hotel Pistis Sofia, mówiłeś? Dobre miejsce, żeby umrzeć. Ale jeszcze nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Kurwa, nie ma! Kurwa mać. Chip mnie gryzie! Co to kurwa zaś? Hanako do mnie dzwoni, czy? Możemy bezpiecznie rozmawiać? Nie. Czy podać ci adres, pod który wyślesz kolejną lalkę? Możemy rozmawiać w ten sposób. O kurde. Mam wszystko, o czym mówiłyśmy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Spotkajmy się. Embers, proszę nie każ mi czekać. Będziesz czekać. Twarzą w twarz coś się zmieniło? O. Dużo. Ohoho. Mówimy to w Embers. Okej. Okay. Mam lepszy pomysł, ciekawe co. Tak knajpa dla snobów. Słuchaj, znam całkiem niezłe miejsce. Nie, zależy mi na dyskrecji. Do zobaczenia na miejscu. Ale zanim ja to zrobię, zdałoby mi się już oczyszczać ten teren. To. Aha, to jest pojazd do kupienia. Czy ja się tu dostanę w ogóle w te okolice, czy to jest jakieś marzenie moje? I raczej tego Judy. Co tam ze... Co ty, Judy? Co ty? Gdzieby w naszym braindance'ie to ujęcie powinno ci się spodobać. No, bardzo fajne. Dobra, że ci się podoba? Mnie się podoba. Może sobie powieszę na ścianie. Dla ciebie, jeśli chcesz. Pewnie. Dobra, nie chcę cię zatrzymywać do później. Buziaczek. No spoko. Czemu się Ward do mnie nie odzywa? Co jest? Gdzie jest mój drugi kochanek? Dobra, spróbuję tam podjechać. No muszę to zrobić. No ludziska, no. Nadszedł etap, gdzie muszę porobić resztę... tych rzeczy, żeby mieć święty spokój, bo tak jak mówię, kurde, nie wiem, kiedy będzie końcówka. Tu pojazdy są, aż dwa tu się zest... Nie, tu jest Delamen. To też osobny odcinek sobie zrobię. Delamainów. Zobaczymy w ogóle, o co chodzi z tymi Delamainami. I czy coś fajnego będziemy mieć. Powinien być... Kurde, ale ja tu mam pałki za mną, tak blisko, a chyba, że pode mną są.
Bardzo możliwe, że pode mną. Nie chce mi się teraz skakać. A wiecie co? Nie, muszę zejść na dół. Muszę. Zaraz bez załatwię pałki. Nie rozumiem. Czy wy jesteście pałki? Chyba nie. Wy raczej nie jesteście pałki. No i masz pierdol. Ty w głowę dostaniesz. Nie, to są te pałki. Ja się wyjebała. Dobra. Dziękuję. No spoko, uciekaj. Kobieto. Kurde. Mięso. Eurodorury. Dobra. To było to? No kurde, jak już tu jestem, to tamto też by mi się stało, no. Jadę się czymś takim. Potem będę musiała się wracać, a tak to... A ty ktoś ty był? Ktoś ty był, ktoś ty jest! Wow. Myślałam, że tam podjadę do góry. Nie. Nie ma opcji. Wyskikać sobie możesz. O Boże, z drugiej strony są. Wiedziałam. O, tu są. Chodźcie, pałki. Mnie coś w bebechach. A w głowie? Nie? Coś ci się nie, ten nie wierci? Dobra, zmieńże ten pistolet, proszę. A ty co? Na dawno nie było. Karabiny. Czemu karabiny? Jak to pistolet używałam? Ciekawa sprawa. Wy to coś mieliście jeszcze fajnego, czy tak nie bardzo? Chyba nie. Z tego co widzę. Dobra, wszystko szybko trzeba to rozwalić. To i to. Coś z tych? Tak, doszedł nóż marowania. Na razie te legendarne rzeczy sobie zostawiam, oczywiście. A to co? Johnnego! Pancerz mi się obniży. Johnny, patrz, mam twoją koszulę. Zarąbałam ci. Nie wiem kiedy. Dobra, to tu już tą okolicę mam z głowy. To tak się wyrażę. Tak. Dobra, podjadę sobie tam do telefoniku. Ktoś potrzebuje pomocy. Wow, kilometry. Jeszcze kawałeczek. Tu gdzieś zaparkowałam mój pojazd chyba. Chyba zniknął. Poszedł. Wow. Dzięki. Zajebiście, że mi zniknął. No, stój. No nie, no ja w tamtą stronę nie jadę, co ty? Adio, ja cię proszę. Zapki. Zdjęcie Randiego. O, a tam Josh. Josh.
Mam ci dać znać, że na powie dochodzi do siebie, jeszcze nie mogę w to. Będziesz z nim w porządku. Jestem ci bardzo wdzięczna za pomoc. Dam ci zdjęcie Randy'ego. Mam nadzieję, że niedługo będzie miał okazję podziękować. Nie widzę! Gdzie jest to zdjęcie, kurde mać? Coś ci nie wyszło, kobieto. Miałaś wysłać na MMS-em, a nie mailem, czy... Kurde. Już jestem tu, to trzeba to załatwić. No co tam policja? Już do mnie napindzilają! Podejrzenie przestępczości zorganizowanej przy Pacific Boulevard. Na miejscu jest Anton Kolew, kierujący grupą kosiarzy. Kolew jest ścigany listem morderstwa. No, bawimy się. Za zneutralizowanie zagrożenia władze Night City wypłacą nagrodę. Tak, nagroda. Gdzie? Nigdzie mi nie siadło. Tobie zaraz pięknie siędzie. Ale masz przejebane! Nie bardzo. O Boże, już mnie ktoś odpala. Napala. Teraz ciebie dojadę. Już cię dojechałam. Dałeś kurde w głowę. Ale proszę mnie nie podpalać. No co to jest, kurde? Jak to jest opcja? Co to za opcja? Nie mogę się pieprzyć. Już to mówiłam jednej osobie. W zeszłym roku. Spoko. Ta osoba już jest milsza dla mnie ostatnio. I to bardzo. To mnie bardzo cieszy. Tak w skrócie, jeśli chodzi. Bo to już wow, to minęło aż kurde 2 miesiące od tamtego czasu, kurwa mać. Za chwilę. Dajcie mi zabić tych dwóch. No, kówka. I jeszcze jeden tam się gdzieś... Ooo! Nie, już ktoś zabrał, więc nie dostaniesz. Nie mam dwóch. Dobrze. Dobre, mamy to. Kurde. Wow. Dobra, już ruszamy. Zbieramy fanciki. Czekaj, czy te bronie wszystkie, które dropią i zbrojki. Co to w ogóle było? Schemat czy broń? Nie zwróciłam uwagi, pewnie schemat. Czy to się w ogóle skaluje z poziomem naszym? Powinno chyba, no nie? Jak myślicie? Nie zastanawiałam się nad tym zbytnio. Dobra, jeszcze tu są. I co, wszystko mam? To był ten... Tak, już jestem obciążona. To mi mapa powie. Mapa powie, że jest czysty teren. Dobra, ale ja muszę się pozbyć fantów. Wow, ja nie mam żadnej fajnej tej. Karabinu maszynowego żadnego. To jest zło. Bardzo wielkie zło, bym powiedziała, ale... Może znajdę. Może. Dobra, no to jedziemy. Chyba wszystko, tu nic innego nie ma. Tak mi się wydaje. Jeszcze te komponenty z... Garnę i nic chyba więcej tu nie widzę. Tu jeszcze coś leży. Komponenty. Przydadzą się to. Może ulepszę coś do takiego stopnia, że będę potrzebować aż tyle komponentów, więc zbieram wszystko. O wilku mowa. Wow, drugi kochanek się odzywa. To już ten. Strasznie, że u ciebie wszystko. Okej, okay. Strasznie się cieszę, że wpadłaś do nas. Już za tobą tęsknię.
Tę drugą część wieczoru. No. Powtórki są spoko, ale mam trochę nowych pomysłów. Wow! Nowych pomysłów, jak cię doprowadzić do szalej. Spoko, to jest zawsze dobra rzecz. Będziesz błagać o litość, zobaczysz, oh shit! A potem błagać o jeszcze, a tak sobie, słyszałam już takie te teksty. O, masakra. A tak serio, mam naprawdę dobre poczucie, przeczucie co do nas i kurwa, no cieszę się, że jak głupi. Jesteś niesamowita, V. Byłoby obłędnie. Spoko, dzięki. Wow, wow, a ty kto ty jesteś? Co ty tu robisz? Uciekaj, gościu, bo cię zjem, znaczy nie zjem. Ktoś cię zje, nie ja. Dobra, jedźmy sobie. A tu co to za miejscówki? Biotechnika Flats. Ktoś tu mieszka? Okej. Okay. Nie oceniam. Takie na uboczu. What the fuck was that? Coś niebieskiego mi mrugło i kogoś przejechałam. To nie było fajne. Co tu się podziało? Co tu się dzieje? Nekomaty ktoś miał. Dobra. Ile w temacie? O zup do zup. Co kurwa? Ej, dostałem twój numer od nieznajomego. Znajomego, jesteś dobra. Jeśli tak, to mam dla ciebie robotę. Zadzwonię, jeśli jesteś zainteresowana. O zup. To ty jesteś, kurde mać. Jacyś samuraje grają na radiu już tam? Chyba nie. Dobra. O nie, taki... Niech będzie i tak. Długa podróż. A to co to latające? Wow, wow. No, muszę już zrobić te zadańka, bo... Ewentualnie zobaczę, jak się nazywa. Wow, mogłam się tu teleportować, czy... Nie, ale nie widziałam tego tu. Muszę popatrzeć, jakie jest... Jaka nazwa... Jaka nazwa? Jak brzmi ostatnie zadanie. Żebym zrobiła jeszcze te delamainy. Chyba, że będzie można było zrobić to te delamainy i tarota po skończeniu gry. Ja tu nie przejadę. Kurde mać. Łam, nawet nie zejdę z motora. Dobra, napiechtę. I hopsesa! Kto tam zaś potrzebuje pomocy? Co tu się w ogóle dzieje? Co to za miejscówka? Co to jest? Co to jest? Gdzie ja jestem? Lasit. Potrzebuję cię. Straciłam kontakt z Benedictem McAdamsem i jego kierowcą, który miał go wywieźć z miasta. Cóż, Placid już chyba nie bardzo może. Sprawdź, co się dzieje. Szczegóły w załączniku. Dobra. Spoko. Do opuszczonego domu. Wow, ale ja tu widzę wrogów. I coś jakby wieżyczkę. Już. Co już? Czy ja słyszałam minę? No i jak? Namyśliliście się?
mieście, skoro nie macie budżetu. Budżetu? Wiadomo. Dla Militechu to musi być zawrotna kwota. Ale jak chcę go przytulić? Pieprzony! A żeż ty w życiu kopane, chodź tu kurde mać. No dostałeś, no. Dostaniesz pindzin. Co ci się podoba, czy nie? Patrz jak ci leje. Patrz jak ci leje. Leje ci. Dobra. Nać Bena. Ben. Jesteś tu? Gdziekolwiek, jakkolwiek. Fajne autko. Pewnie na dole go przytrzymuje. Wow, co to było? Dobra, wszystko? Tak mniej więcej wszystko. Lustra nie ma, jak to? Jak tak możesz nie mieć? No i co? Jak ja mam tam wejść? Drzwi. O, wow. Wow, otworzyłoś. O, nowa twarz. Nie, stara. Widzę, że Militech inwestuje w młode talenty. Czyli co? Zabierasz mnie na małą wycieczkę? Czemu Militech chciał cię wykupić od Jasona? No. A co? Przysnęło ci się na briefingu? Mhm. Chodzi o tę grubą rybę, którą podkupił Militech. McLean. Gość mógł przepchnąć każdą ustawę. Odwaliłem go i teraz potrzebują na gwałt winnego, żeby NCPD nie zaczęło wnikać zbyt dokładnie w sprawę. No. Wzorowa obywatelska postawa. Militech chętnie przylepi mi też parę innych rzeczy, skoro już jestem pod ręką. Co tam fajnego? Zielon, że będzie tego tyle, że przytłoczony tym wszystkim popełnia samobójstwo. Przykro słyszeć. Przysyła mnie Dakota. Kurwa, nie mogłaś od tego zacząć? No, widzisz. Nie da widzę zgrywać twardziela w obliczu śmierci. No to wstawaj. Dobrze ci szło. Debil Jason łykał to jak młody pelikan. Nawet zaczął nosić broń z tyłu, tak jak ja. No dobra, spadajmy stąd. Och, kurwa. Czuję się, jakbym tu miesiąc siedział. Dobra, chodź. Miejsce spotkania. A daleko to miejsce spotkania? No, dobrze by było, żebyśmy wsiedli do auta. Chodź. No, wow. Brawo, pięknie. O Boże. Jedziemy. Mam nadzieję, że wyjadę stąd. Wiesz, czego mi najbardziej brakowało w tej piwnicy? Co? Fajek, piwa? Melonów. Oh, shit. Takich miodowych, które ludzie Dakoty pędzą na genetycznej mieszance. O, ja cię. I tak są tysiąc razy lepsze niż ta syntetyczna. Chciałem, że powiesz, że brakowało ci kobiety. Tak siedziałem i myślałem, ale bym opierdolił się. Ale bym opierdolił. Nie powiem kogo. Wow. Wow. Co cię tam odjebało na tej drodze teraz? Dobra, czemu ja nie ten... nie jadę na skróty. Znowu. Miejsce spotkania. Patrz, jedziemy na skutry. 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 Na skutki jedziemy. Kuźba mać. Wow. Tylko ja. Tylko dzisiaj. Skoro zwalę. Dobra, chodź. Tu mam cię zaprowadzić. Poczekaj. No czekaj, on musi podejść tu. Żebyś poczekała. Jak tupta. To musi być noc czy dzień? Wieczór prawie, że... Idź tam, przyjechali po ciebie. Auto mi przestawią. No spoko. Hej, McAdams! Tutaj!
Ej, tutaj kurwa! Starki, kupę lat. Wyglądasz jak gówno. Jestem niedysponowany. O Boże. Musiał mnie wszędzie wozić, jak widzę. O! Dakota właśnie wysyła zapłatę, tak jak się umawialiście. No spoko. Dzięki. Trzymaj się. Kierowca. Kierowco. Dobra. Aha, tu był pojazd. No to spoko, tak po drodze tu nam mamy te zadanko fajne. Niech i będzie. Ani trochę. Info, że Benin jest już bezpieczny. Mam nadzieję, że tym razem kierowca nie zawiedzie. No tak zamknęło te. No mam nadzieję, że też da radę go zawieźć bezpiecznie do domciu. A ja czemu nie mogę, kurde, tu je... Wow. Dlaczego? Co ja wjechałam? W nic. No i co? Wow. Zajebiście po prostu. Dlaczego? Kurde mać. Co jest grane? Muszę sobie jakieś inne coś przywołać. No przyjedź, bo ja potrzebuję pojazdu. Wow, nawet nie zamierzasz przyjechać. Kurde mać. Patrzcie jakie. Czy ty się kuźwa oddalasz? Ja pierdolę. Walę cię auto, motor. Ale przyda mi się, bo jak ja ten. Gdzie jest mój jakiś taki terenowy? Bardziej terenowy. Nie mam jakichś takich super wypaśnych terenowych aut? Wow. To mam takie do rozwałki. Wow, kurwa mać! No nie podjechałeś, nie oszukuj, kuźwa. Nie wkurzaj mnie. Patrzcie, zaparkowałam wam przed nosem. Bardzo fajna to snajperka. Strzał w głowę, powiedzmy. No ja się muszę ogarnąć. Powie się za drzewkami. No dobra. Padło mu się. Adrenalinka. Adrenalinka. No chodź tu. Tak dostaniesz w głowę, co się chowiesz. Wszyscy dostaną prezenta. Chłe, chłe, chłe. Trzeba było się chować. Co ci to przyszło? Z tego nic. Ani nic, a nic. Już. Wow, zajebiście. O, zamknięte. Jeszcze tu coś leży. Ja to chcę. Dobra. Tylko do kasacji teraz. Komponenty się przydadzą, no nie? A, mogłam sobie zostawić. Tam było 600 ten. Kurka wodna. Bywa. Może jeszcze znajdę. Aby się uprę i kupię, kurde, jakiś ten. Marne. Kurki. Kurki? O Boże. Coś fajnego? Okularki. Zajebista.
Budki? Nie sądzę. Dawno nie miałam. Na razie trzymam te wszystkie... Wszystkie Johnnego... Komplet. Dobrze. Co mamy po kolei? Może tu jeszcze sobie podjedziemy. Gdzie ja sprzedałam pojazd? Tu jest. I na skróty. Mam nadzieję, że mi się uda na skróty jakoś tam w miarę. Wow! I pół auta do kasacji. Nic z tego nie zostanie. To było złe. Grają co ten? Oh shit. Jeszcze będzie trzeba te wyścigi zrobić, z tego co pamiętam. Bazy 2 jeszcze zostały przed... A pa, koledzy. Nie wiem co wy tam robicie, pilnujecie chyba drogi. O Boże, zaś auta się stukają. W dziwny sposób. No po prostu norma. Strefa zagrożenia. Nie podchodź. No co tam? Cześć. Bruce Welby to przemytnik, który trafił do... Gdzie ty mnie widzisz? Granicy. Jego kumpel chce go stamtąd wyciągnąć. Ale wiesz, goście potrzebują kogoś, kto odwali brudną robotę i uwolni. Nie rzucę, kurwa, broń. Popatrz. Popatrzcie, ja wam otworzę to. Użyj siły trójka, tak marno? Dobra, ej, nie strzelujcie do mnie, ja otwieram drzwi! Ło, kurwo. Wlałabym nie ten. Weźcie se, dajcie. O nie, no weźże, kurde, kamperze jeden. Dobra, teraz was załatwię. Zaopiekuję się wami. Trafiłem się! Mhm, ja też. Ogień, ogień, ogień! Ogień, stupy, ogień! Tam jeszcze żyjesz, kurka wodna? Weź. Wow. Aż tu przecież wyszli. To zajebiście. Zajebiście. Co się ty przyniósł do walki? Do walki, do walkę. Po jakiemu ty to mówisz? Jest ranna! No kurde, ten gościu to taki jakiś... strasznie... pancerny. Nie pierdol tyle. Ile was tam jeszcze się chowie? Tu coś było, ale ten śmieszny chyba nie uda mi się. No, czasem to tak, kurde, nie bardzo da się podnieść te rzeczy. Niestety. Niech ci nie przejmie, bo wszyscy chcą przeżyć. Ucieknął. Dobra, mamy to. Wyłącz się. Ja też może byś się wyłączył. Gdzie ktoś jest tu? Widzę, że ktoś tu jest, ale... nie widzę. Macie coś fajnego tu? A tobie co się dzieje? Co? Biedoku. Biedoku, tak się trzepiesz.
Widziałam cię, chodź, chodź. Gdzieś ty... On tu jest? Tak. Nie ulecisz się, nie zdążysz. Nie daruję ci tego! Nie. A dlaczego? Taki uparty jesteś? Dobra, co ja mam tu znaleźć? Znajdź Bruce'a w obozie. Bruce, gdzie jesteś? Pokaż się. Ręce do góry i wyłaź! Nie. Ręce do kury! I się rozbieraj. W skrócie. O Boże. Dobre, spokojnie. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. Aha, tam u góry jest zielona kropka, więc... Więc idziemy w tamtą stronę. No to jest pewne, że on tam jest gdzieś. Nie? A ty się zdziwisz. To bardzo się zdziwisz. Nie strzelisz! Strzelę. Uważnie, wieżyczka tam jest. Czy nie mogłam strzelić? Co jest? What the fuck? Czemu nie mogę strzelić? Czekajcie, bo ktoś tu mi napidzila. U góry ktoś jest? Pewnie tak. Wow, dzięki, ale... Aha, bo tam cywile są i dlatego nie mogę strzelić. Ej, kurka wodna! Daj sobie ściana tyłkowi. Wow! Nie mogę strzelić, bo tam są ludzie. A tam wieżyczka napindzila do mnie. Zajebiście po prostu, no nie? Patrzcie, nie mogę. Jak przytrzymaj strzał? Wow! Mogę sobie tu zapisać, bo się wkurzę. Noż kurwa jebani ludzie! Masakra! Nie wiem, muszę go znaleźć. No nie, no nie jestem, wow. Spokojnie, przysyła mnie Archie. Archie Krem. Ten sam, ale się tak nie emocjonuje. Zabieram. Chodź. Archie wiedział, kogo przysłać. No i chodźże. Okej, dość się tu nasiedziałeś. Czas rozruszać kości. Chodź. Nie musisz mówić dwa razy. Chodź. Tam ktoś został, ale w nosie to mam z lekka. Chodź. Raczej już tu nikogo nie będzie. Nie ma tu nikogo, więc chodź. Chodź, chodź. No. Popatrz, już wyszłeś. Aha, jeszcze tam mam go dowieść. No Boże, dobra, chodź. Wsiadłeś, dobra.
Dobra, dowieźmy go. Na spokojnie. A to co, to? Dzisiejsze wiadomości lokalne zaczynamy. Poczekaj. O, to są. Już myślałem, że cię nie wyciągniemy z tego obozu. Arci, ty kupo gówna. Co? To przez takich jak ty ten obóz. Jakie podziękowanie. Widziałem cię za kierownicą. Ile ci płacą? Wystarczająco, żeby sfinansować twoją ucieczkę. Później mi podziękujesz. A teraz zwijamy się stąd. Ty! Gdybyś planowała kiedyś zostawić Night City, uważaj na granicach. Łatwo tam o fatalną pomyłkę. Spoko. No i co, tyle? Dobra. Miało być bez rozlewu krwi, zapomniałaś? Nie. Uznaję kontrakt za zamknięty, nie uratowałaś płacz. Rusa, ale niepotrzebnie przyciągnęłaś uwagę. Cicho być. Cicho być, kurde mać. Jakieś zadanka są. Ekwipunek. Przykro mi, ale tak bywa. Marne 400, tamta była lepsza. Znajdę jeszcze jakąś fajną. Pewnie nie. Kaszkiet. Kapula. Dobra, szybko sobie pokazuję. Dobra, wszystko. Okej, skończymy sobie odcinek. W następnym odcinku porobimy sobie... What the fuck, ostat... Aha. Ten. Kamera mode. Zrobimy sobie dalej tu. Tu są, polecimy sobie. Nie wiem, czy to jest zrobione. Nie, pewnie nie jest to zrobione. I no, chcę skończyć już te zadania. Jeszcze tylko w tej lokacji mamy te poboczne i... No i ciśniemy dalej główne, no tak jak mówię. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk. Dzięki, cześć!